Już od 1343 roku Augustianie, przywędrowawszy z Czech za panowania Kazimierza Wielkiego, prowadzą klasztor i kościół świętej Katarzyny i świętej Małgorzaty w Krakowie. Rok 1551. Urodziła się mała dziewczynka nazwana Katarzyną. 27 lat później stała się matką, która wychowała setki dziewczynek, darząc świat od wielu pokoleń ciepłem swego serca. Codziennie w ciągu dnia mamy taką modlitwę, w ciągu dnia zanosimy modlitwę za wstawiennictwem Matki Katarzyny i Ojca Szymona Mniszka do Pana Boga w Trójcy Święty Jedynego o ich opiekę nad naszym zgromadzeniem. Ale modlimy się też o powołania we wszystkich sprawach, we wszystkich intencjach, które i nam są polecane przez osoby z zewnątrz, zanosimy modlitwy za przyczyną Matki Katarzyny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę Katarzynę, aby przez życie we wspólnocie, według reguły świętego Augustyna, służyła Tobie i bliźnim. Spraw, by zapoczątkowane przez nią dzieło wydało obfite owoce świętości. Pozwól nam cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy i udziel nam za jej wstawiennictwem łaski daru nowych powołań do naszego zgromadzenia, o którą z upiarą i ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz siostry mają swoją wspólnotę, której oddały całe swoje życie. My mamy swoją szkołę, młodsze dzieci dostają opiekę w przedszkolu. To jest cały świat, który powstał dzięki Matce Katarzynie. Jakie cechy pozwoliły Matce stworzyć ten świat? Chciała przede wszystkim głęboko służyć Panu Bogu, ale służąc innym ludziom. Jak siostra wyobraża sobie życie, jeśli by siostra nie wstąpiła do zakonu? Myślę, że moje życie nie miałoby wtedy w ogóle sensu. Jako siostra zakonna jestem osobą bardzo szczęśliwą. Bardzo cieszę się z tego, że Pan Bóg powołał mnie i że powołał mnie właśnie do zgromadzenia sióstr augustianek. Także nie wyobrażam sobie mojego życia poza zgromadzeniem. Myślę, że nie byłoby takie moje w pełni szczęścia życie, dlatego że gdy się człowiek miga ze swoim powołaniem, to na pewno to nie przynosi satysfakcji. Pewnie bym wyszła za mąż, ale jakoś sobie trudno mogę to wyobrazić. Jak się siostra czuła przez pierwsze dni wstąpienia do zakonu? Ja odczuwałam pokój. Ja się cieszyłam, że przyszłam. Jakie jest siostry największe marzenie? Największe marzenie? Chyba, żeby pójść do nieba. Największe marzenie? Ja bym chciała iść do nieba. Ja na dzień dzisiejszy chciałem się nauczyć na przykład pisania ikon. No bo to też taka forma modlitwy, medytacji, takiego wyciszenia. A jak siostra wybrała sobie życie, jeśli by siostra nie wstąpiła do zakonu? Super, też bym miała super życie. Po prostu ja wierzę, że jeżeli szukamy Pana Boga całym swoim sercem, to gdziekolwiek jesteśmy, na jakimkolwiek miejscu, to że możemy być szczęśliwi. I że ważne jest po prostu no, szukać Go całym swoim sercem i słuchać Go i zawierzyć Mu
powierzyć mu swoje życie. I wierzę, że naprawdę, jeżeli szczerze szukamy Pana Boga, to możemy być szczęśliwi gdziekolwiek. Jak emocje wpływają na siostry życie? Czasami trzeba by było je troszkę tonować, czy nawet bardzo tonować, bo pewne reakcje wypływają z naszych emocji, których później ja żałuję, że gdybym się opanowała, ale to jest po fakcie. Bardzo, myślę, że nawet za bardzo. Bo w życiu nie powinniśmy się kierować emocjami tak bardzo, a trzeba nad tym pracować. Emocje, no jestem kobieta, wpływają, Czy w życiu siostry zdarzają się konflikty? Konflikty? Jednak jestem takiego charakteru, że tak, czyli zdarzają się, ponieważ myślę, że życie z Bogiem jest taką walką po prostu, że nie jest to proste, łatwe, gdziekolwiek byśmy nie byli, jest to jeden konflikt. Ważne jest, że czy po prostu wyciężamy, czy się dajemy. Tak, nie ma życia bez konfliktów. Jest czas radości, jest czas smutku, cierpienia, jest czas walki, czas pracy, czas odpoczynku, na wszystko jest czas. Myślę, że tak, bo żyję z normalnymi ludźmi i też myślę, że jestem normalnym człowiekiem. Małe konflikty się nam przydarzają, ale staramy się żyć tak, żeby przed zachodem słońca je załatwić, rozwiązać. Jeden duch i jedno serce w Bogu.